Zapraszamy serdecznie. Chodźcie bliżej, naprawdę tu się nie ma czego bać. Ja o oficjalne powitanie i rozpoczęcie poproszę pana wójta gminy Kolno, pana Józefa Wiśniewskiego. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać wszystkich Państwa na pierwszej części dzisiejszych uroczystości poświęconych pamięci żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Wystąpi przed Państwem zespół Forteca. No, bardzo cieszę się z przybycia Państwa, ponieważ jest to najlepszy hołd, jaki można oddać pamięci żołnierzy wyklętych. Żołnierze wyklęci.
Wieczna chwała żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych z ziemi koleńskiej, poległym i pomordowanym w walce o wolność ojczyzny. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do gminy Lachowo. Biegnącym dzisiaj składamy szacunek i życzymy powodzenia. Parę numerów na rozgrzewkę, ale także rozgrzenie swoje gardła w imię tych wartości, o które walczyli żołnierze niezłomni, żołnierze wykręci. Bóg, honor, ojczyzna. Za to dawali wartość najwyższą, swoje życie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Bitwa nad Bzurą. Generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca Armii Poznań. Jedyna taka bitwa. Śmierć i zniszczenie ku stolicy padli.